Zaboniewskiego. To, aha, to o tym mówiłaś, tak? Czy nie, jeszcze nie zdarzyło tego powiedzieć. Jak rozmawialiśmy o Natalii Niemen. No, no. To jest dziwne, bo to, wiesz, są ludzie, którzy gdzieś tam jakoś funkcjonują, oprócz jednej osoby. Mhm. Bo nawet Warszawa jest osobą taką publiczną, powiedzmy. Mhm. Ten Żydnicjański. I tak to się złożyło, że to koniec końców dość trudno się z takimi osobami współpracuje, w sensie myślałem, że się trudno współpracuje, ponieważ no, to są osoby dość tam wystające, że takie rozpoznawalne. Ale rozpoznawane to jest ksiądz Boniecki. Boniecki, no Barczuk tak samo, w pewnych środowiskach tym bardziej w tym, co robi tutaj na tej linii polsko-izraelskiej. No i później Natalia chyba tak najbardziej, jeżeli chodzi o stronę muzyczną i w ogóle takie, taką spuściznę całą. Takie dość duże nazwisko. Ale jakoś a dlaczego jej właśnie wybrałeś? Dlaczego zdecydowałeś się pracować z osobami o tak rozpoznawanych twarzach? Wiesz co, to jakoś przypadkowo całkiem wyszło. Przypadkowo, nie przypadkowo, ponieważ gdzieś tam rozpuściłem różnego rodzaju wici i różne osoby się, znaczy gdzieś tam pojawiały. Bo to nie jest tak, że miałem ten i ten, tylko to było grono jakby większe. Mhm. Ponieważ, no, tak jak powiedziałem, nie każdy decyduje się na coś takiego, żeby w tą taką intymną ikonosferę jakąś wkładać, żeby ktoś mógł włożyć tam rękę i tak jeszcze trochę pogrzebać i zapytać, a możesz mi tam pokazać tą część, taką wyciągnąć. Nie jest łatwo chyba poprosić kogoś, narysuj mi Boga, prawda? Tak jak mały książę, no, prosił, narysuj mi baranka. Tak, tak. To jest wręcz takie nie tyle strywializowanie tej przestrzeni, ale w wielkim stopniu uproszczenie. To jest takie narysuj mi Boga, czyli takie narysuj mi wszechświat. Narysuj mi, to jest coś tak dużego, co wymaga naprawdę takiego, no, chwili dość długiej namysłu. Nawet przez tych, którzy jakby dobrze przemieszczają się w tych przestrzeniach, zatrzymania się takiego i jakby zrewidowania siebie samego, ale o co chodzi? Czy to ty podsuwałeś swoim rozmówcom sposoby wybrnięcia jakby tak wizualnie z tego trudnego zadania? Czy to oni sami wybierali to medium, w którym odzwierciedla się dla nich ten wizerunek Boga? To może tak na przykładzie księdza Wolnickiego, Adama. To było w dość krótkim czasookresie zrealizowane. To było takie udostępnienie pewnych symboli, pewnych rzeczy na ten czas. Ja to tak przynajmniej sobie gdzieś wyobrażam. I tak było z nim, że było nie. I potem nagle pojawiła się chwila takiego zastanowienia, no to może ksiądz mi tutaj opisze to, czego nie chce zobrazować. No i zresztą sam to przyznał, że tak trochę dostał takiego szachmata i musiał jakoś z tego wybrnąć. Napisał tekst, a później dla mnie już taką bardzo naturalną rzeczą było pobranie tych takich artefaktów, tych próbek z jego ciała, tej ręki, która nie chciała rysować. Mhm. I umieszczenie jej w specjalnej takiej skrzyneczce, jak to miało w książce miejsce. Mówisz o małym księciu? Tak, tak. I troszeczkę wyszło takie tabernakulum. Jak zobaczyłam to zdjęcie, jak Adam Boniecki wkłada rękę w gipsową formę, która już przypomina trochę tą skrzyneczkę, to skojarzyło mi się to z wizerunkami nieuczynionymi ręką ludzką. To znaczy z tym, to trudne słowo, które tutaj wyczytałeś. Hieroklejtos, tak? Czy w ogóle to jest jakieś istotne dla Ciebie odniesienie, kiedy badasz te historie w tym cyklu Konterfekt? Bo zdaje się, że to wszystko się zaczęło jeszcze od historii uzdrowień, prawda? Tak, tak. To jest jakby tutaj ta sfera, którą starałem się jakby prześledzić, opisać w sumie czyimś wyobrażeniem, bo to nie moje. Ja towarzyszyłem tym ludziom i
ewentualnie na koniec pokazuje ten zbiór, w którym tam uczestniczyłem. To trudne słowo można gdzieś tam zastosować w tych przestrzeniach poprzednich, czyli kiedy stykamy się z konkretnym uzdrowieniem, konkretnym zmartwychwstaniem. Są to rzeczy takie no, bardzo radykalne. To tam nie ma jakby dwuznaczności, kiedy na wypisach wszelakich ze szpitala stwierdzono zgon, stwierdzono nie wiem, jakąś trwałe uszkodzenie ciała. Trwałe uszkodzenia, które były, które w tej przestrzeni duchowej po modlitwach zostały jakby oddane ponownie. Zresztą to no jest tu niezła taka zagwozdka, w jaki sposób realizować ten projekt, w jaki sposób. To ma wielki, taki dość duży ryb dokumentalny z jednej strony. A z drugiej strony ta przestrzeń jest tak niedokumentalna, znaczy bo można te wszelkie rzeczy zewnętrzne dokumentować. Idzie procesja gdzieś tam na Jasną Górę i filmujemy i to jest jakiś dokument. A wchodząc już wewnątrz tutaj danego, to już jest taka przestrzeń dość dzika. I tam wszelakie narzędzia czasami wypadają z rąk. To jest tak, że dla mnie człowiek składa się nie tylko z ciała, ale to jest ta przestrzeń, która jest dzisiaj no, z jednej strony nad wyraz napompowana, z drugiej strony ignorowana, ta część duchowa, ta część, która gdzieś tam wymyka się trochę jakimś takim określeniom i nazwą, to co gdzieś tam też o czym pisze, że jest jakaś legitymacja wystawiona, że to jest to. Mnie ciekawi, dlaczego ktoś w ten sposób jakby sformalizował tą rzeczywistość, nazwał ją w ten sposób. I czy ona różni się od tej innej, która jest na przykład, powiedzmy, jakaś katolicka przestrzeń, żydowska, protestancka, gdzie, czy jest tutaj jakiś, no na pewno jest, dla mnie gdzieś tam znajduje się ten wspólny mianownik, aczkolwiek staram się jakby, staram się działać poza tą denominacją, która gdzieś jest taka skanonizowana. No, tak, i która już ustawia odpowiednie światło na interpretację. Mm-hmm.